Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, dzisiaj ta Ewangelia w zasadzie za dużo odkrywczych rzeczy nam nie mówi, a tylko przypomina o tym, jak Pan Jezus posyła swoich 12 uczniów, dając im uprzednio władzę nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali, ale też władzę uzdrawiania, aby leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród tych, których spotkają. I później ta Ewangelia wymienia imiona 12 apostołów. Tak to się składa, że wymienia te imiona po dwóch. Szymon i brat jego Andrzej, Jakub i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub i Tadeusz, Szymon i Judasz Iskariota. Można by na tej podstawie stwierdzić, że Pan Jezus, przypisując do każdego ucznia jakiegoś brata, też nakazuje im, aby to nauczanie, które będą głosili, nie czynili tego sami, ale aby czynili zawsze to w grupie, tak aby świadectwo głoszenia Ewangelii, świadectwo głoszenia o Jezusie Chrystusie, czy też świadectwo uzdrawiania opierało się na świadectwie nie jednej osoby, ale dwóch. Tak, aby ci, którzy będą ich wsłuchali, mieli to właśnie przeświadczenie, że nie jeden człowiek, ale dwóch dokonuje cudów. Dwóch uzdrawia, dwóch wyrzuca złe duchy. I ostatnia wskazówka, którą Pan Jezus daje swoim uczniom, to taka, aby nie szli do pogan, ale poszli właśnie do narodu wybranego, do tych owiec, które poginęły z Izraela, aby najpierw szli do swoich, aby najpierw szli nauczać tych, których mają obok siebie. Dzisiejszy dzień to także dzień, w którym wspominamy Urszulę Duchowską, która tak się utarło, a może nie utarło, ale tak poprowadziła swoje życie, że stała się misjonarką. Ale nie misjonarką najbliższych, ale misjonarką w Afryce. Nazywana jest bowiem Matką Afryki. Bo tam poświęciła się głoszeniu Bożego Słowa. Tam poświęciła się głoszeniu Jezusa Chrystusa. Tam zaniosła wszystkie swoje siły. Jaka zatem lekcja płynie dzisiaj do nas, tu zebranych w tej świątyni, z tej Ewangelii, ale też z przykładu świętej patronki dnia dzisiejszego? Lekcja prosta, a zarazem niekiedy trudna do zrealizowania. Lekcja też, można by powiedzieć, mało odkrywcza, bo lekcja, w której Pan Jezus zachęca nas do tego, abyśmy szli i głosili Jego naukę, abyśmy poszli najpierw do naszych najbliższych, do tych, którzy może są oddaleni od Jezusa Chrystusa i może z kimś bliskim, może z jakimś przyjacielem, przyjaciółką, kolegą, koleżanką, którzy wyznają te same zasady i może są w tej samej grupie modlitewnej, aby razem pójść i dać właśnie świadectwo o Jezusie Chrystusie, o tym, jak wielką ma moc. A patronka dnia dzisiejszego przypomina nam, abyśmy nie zatrzymywali się tylko na tych, których mamy obok siebie, ale abyśmy też szli do tych, którzy może są oddaleni, którzy może nie są z naszej rodziny, a których spotkamy na jakichś wyjazdach wakacyjnych czy w innych miejscach, aby też właśnie im przekazywać tę prawdę o Jezusie Chrystusie, tę prawdę naszej wiary. Módlmy się dziś, moi drodzy, właśnie o to, abyśmy potrafili być apostołami. Apostołami wśród najbliższych, ale też i apostołami wśród tych, którzy są mniej nam bliscy. Amen. Umiłowani w Chrystusie Panu,
siostry i bracia. Dzisiejszy fragment Ewangelii przedstawia bardzo ważne wydarzenie w ziemskiej misji Pana Jezusa. Nauczyciel wybiera 12, którzy mają pójść i głosić Ewangelię. Należy zwrócić na różnicę, jaka jest między uczniami, których wybrał 72 i posłał po dwóch, a apostołami, których wybrał 12, podał ich imiona i tych 12 miało także, tak jak tamci, po dwóch pójść, aby głosić Ewangelię. To on sam każdego z nich powołał. To on sam każdego z nich posłał. Jezus w tym wezwaniu wyraża ideę powołania. Zostali apostołami, ponieważ on sam chciał, aby oni byli w jego imieniu głosicielami słowa o ważnym znaczeniu, aby wszyscy pamiętali, że bliskie jest Królestwo Boże, aby wszyscy nieustannie nawracali się i wierzyli w Ewangelię. Im dał władzę nad duchami nieczystymi. To oni, mimo że pochodzili z różnych środowisk, mieli być tymi, którzy będą reprezentantami Kościoła, który powstawiał. Ewangelista wymienia ich po dwóch. Być może jest to nawiązanie do informacji, którą przekazuje Marek, że Jezus wysyła apostołów na misję po dwóch. Może chodzi o większą powagę ich urzędu, a może o bezpieczeństwo. W tej grupie pierwsi to Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. W wykazach apostołów zawsze Piotr znajduje się na pierwszym miejscu. Postać ta zajmuje także szczególne miejsce w Ewangelii Mateusza. On należy do pierwszych powołanych przez Jezusa. On występuje jako przedstawiciel 12. Szymon jest prostym rybakiem z Betsajdy. I w pewnym momencie Jezus zmienia mu imię. Mówi: ty będziesz Piotr, czyli skała. Skała, Kefas, Kefa. To znaczy, że on ma być fundamentem, na którym będzie budowany Kościół. A Szymon znaczy wysłuchanie. Jakby ci na początku, a potem poszczególni inni zostaną posłani przez Jezusa. To zadanie dzisiaj podejmujemy my wszyscy, bo cały Kościół jest powołany do głoszenia Ewangelii. Na mocy Chrztu Świętego wszyscy jesteśmy apostołami.
Nie wszyscy możemy stanąć przy ambonie czy głosić Słowo Boże do młodych ludzi w szkołach, ale każdy, kto otrzymał taką misję, robi to urzędowo. Pozostali są nieustannie posyłani. I myślę, że kiedy dzisiaj chcemy wspomnieć o 25-leciu naszego festiwalu organowego, który w 10. rocznicę, jak wspomniałam, wizyty papieża, czyli 25 lat temu, bo w tym roku przeżywaliśmy 35-lecie jego obecności na tym miejscu. Data ta zostanie w tym kościele na wieki. 9 czerwca 87 rok, a w 35. rocznicę ustanowienie sanktuarium świętej rodziny. Ta świątynia jest szczególnie związana z rodziną, bo Jan Paweł II to papież rodziny, bo on mówił, że rodzina jest drogą Kościoła. I od tego czasu już 25 lat odbywają się koncerty. Słyszymy piękną muzykę, piękny śpiew, wspaniałe słowa, które z okazji różnego rodzaju rocznic patriotycznych, narodowych, kościelnych tu wybrzmiewają. Tu właśnie w świątyni, bo uważamy, że to jest obowiązek papieskiej parafii, chociaż mamy papieski kościół, ale papieskiej, bo papież jedynie przy tym kościele był, przy tym krzyżu się modlił. Tu mówił, wy jesteście solą ziemi, światłem świata. I mówił nie tylko do tych powołanych 48, którzy przyjęli święcenia kapłańskie z całej Polski, osoby z diecezjalnych seminariów i zakonnych. On chciał, jak dzisiaj Jezus, rozesłać nas wszystkich, ponad milionową rzeszę ludzi. Dzisiaj chcemy podziękować wszystkim, którzy przez te 25 lat tworzyli wspólnotę, wspierali w sposób duchowy, materialny. To są środki finansowe od sponsorów, od miasta, od województwa i od wielu indywidualnych osób, które pragną, aby ten festiwal trwał. Dlatego cieszę się, że w czasie tej Eucharystii dziękczynnej jest Pan Wojewoda, który reprezentuje rząd polski i reprezentuje nasze województwo lubelskie. Przybył, aby też podziękować ludziom, a szczególnie panu Robertowi Grudniowi. Robert Grudzień, o którym chcę teraz wspomnieć, to ten, który jest człowiekiem szczególnie jakby stworzonym do muzyki.
jest absolwentem Liceum Muzycznego w Lublinie, Akademii Muzycznej w Łodzi, Hochschule für Musik w Düsseldorfie, ale był na kursach w Szwajcarii, w Republice Czeskiej. Znany muzyk i kompozytor występował w czasie prestiżowych koncertów, spektakli muzycznych. Od wielu lat, od 25 lat udziela się tutaj jako organista, pianista, klawesynista. To on zapraszał do nas w czasie tych koncertów specjalnych gości, jak Teresę Żilizgarę, Małgorzatę Walewską, Alicję Węgorzewską, Wiesława Ochmana, Konstantego Andrzeja Kulkę, Georgin Agratinę. Mamy nadzieję, że dzisiaj wystąpi w czasie koncertu po Eucharystii. Pamiętamy niezapomniane spotkania z Jerzym Zelnikiem, Krzysztofem Kolbergerem, Olgierem Łukaszewiczem, Grażyną Barszczewską. Moglibyśmy wymieniać wiele tych osób, które tutaj na zaproszenie dyrektora przybywały do naszej świątyni. Tu przecież były słowiki poznańskie. Tu był Jerzy Maksymiuk, Krzysztof Zanussi, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki. To tylko niektórzy, najbardziej znani, którzy bywali tu przy tym ołtarzu, na stopniach ołtarza, śpiewali, przypominali przesłanie Jana Pawła II i dziedzictwo. Jest wiele płyt nagranych, jest wiele miejscowości, które za działalność artystyczną odznaczyły naszego Roberta nagrodami, a dzisiaj pan wojewoda przybył, aby dołączyć w imieniu naszego województwa z gratulacjami i ze specjalną nagrodą. Kochani moi, każdy z nas jest posłany, aby w swoim miejscu, w swoim życiu dawać świadectwo i zostawiać piękny ślad. Tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie żyjemy. I głoszenie Ewangelii i posłanie jest równie ważne w domu, w pracy, wśród znajomych, bo my mamy nie tylko słowem, ale i naszym życiem głosić Chrystusa i przybliżać Jego naukę. Jesteśmy więc posłani, aby iść i być świadkami Jego. Dzisiaj na tej mszy świętej dziękujemy Bogu za 25 lat życia małżeństwa Kasi i Andrzeja, którzy przybyli, nie przybyli z dziećmi, mają ich 7, wyjechały dzieci, a najmłodsze musiało zostać w domu. Ale cały czas praca przy kościele, Kasi na Uniwersytecie Katolickim i Andrzeja przy świątyniach w Polsce, na Ukrainie, gdzie robotnicy z Polski, z Ukrainy pracują wspaniale w ciszy, bez przekleństwa, ale zawsze pamiętając,
że to jest dom Boży. I trzeba solidnie i pięknie dokonać dzieła, które będzie służyć ludziom. Niech więc to dzisiejsze spotkanie będzie dla nas dziękczynieniem za dobro, które stało się udziałem parafii i wszystkich melomanów, którzy z naszego województwa, a czasami spoza, przyjeżdżają, aby przeżyć piękny koncert i aby odnowić ducha w tym pięknym wnętrzu naszego sanktuarium i napełnić się nową mocą na nowe, czasami trudne dni. Możemy usiąść, prosimy księdza biskupa o słowo, a potem pana wojewodę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Parafia Świętej Rodziny na Czubach stała się w ciągu 25 lat Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, centrum kultury muzycznej, religijnej naszego miasta i naszej archidiecezji. To dzięki najpierw inicjatywie proboszcza poprzedniego, księdza kanonika Ryszarda Juraka, a dzisiaj kontynuatora tego dzieła, księdza prałata Tadeusza Pajurka, ale całą duszą jest właśnie tutaj organizator, pan Grudzień. Dziękujemy mu za to niestrudzenie, trwanie na tym przyczółku kultury religijnej, którą jest ten festiwal, za programy tak bardzo bogate, które dały mieszkańcom naszego miasta kontakt z wielką kulturą muzyczną i muzyką organową i orkiestr, jak również i wokalem najwybitniejszych w kraju śpiewaków. Życzymy, żeby 25 lat następnych było tak bogatych i żeby Duch Święty inspirował organizatora, ale także i gospodarza, obecnego proboszcza, do dalszych programów tego festiwalu muzycznego. Gratuluję dzieła i niech Bóg błogosławi i Duch Święty dalej inspiruje tworzenie. Parafia dołącza się do tych gratulacji i przekazujemy ikonę, wierną kopię naszego obrazu Świętej Rodziny. Niech Pan Bóg błogosławi. Prosimy teraz pana wojewodę. Ekscelencjo księże biskupie, czcigodny księże proboszczu, czcigodny księże profesorze, czcigodni księża, drogi panie dyrektorze, szanowni państwo, modlitwa, muzyka, śpiew, wrażliwość na potrzeby drugiego, słabszego człowieka to krąg jednych z najważniejszych wartości. Czymże by było życie zwykłego człowieka bez możliwości uczestnictwa w tego typu ucztach, których doświadczamy wspomnianych wartości. Dlatego też w imieniu społeczności naszego województwa chciałbym darczyńcom, którzy zostali przez Pana Boga obdarowani talentami, chcieli tymi darami z nami się podzielić. Zakształtowanie naszej wrażliwości artystycznej, ale również tej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Nawiązując do jubileuszu 25-lecia festiwalu, do osoby pana dyrektora. Horacy mówił, że połowę dzieła wykonał, kto zaczął. W przypadku pana dyrektora, oprócz tej połowy,
to jeszcze 25 lat ciągłej aktywności, czyli zbliżamy się chyba do całości. No, oczywiście musimy oddać również pokłon zarówno inicjatorowi, księdzu Ryszardowi Jurakowi, jak i aktualnemu proboszczowi, który kontynuuje to dzieło, ale nie wiem, jaką im część zostawić. Dlatego też, panie dyrektorze, tak jak wspomniałem, w imieniu społeczeństwa województwa lubelskiego chciałbym przekazać dyplom wojewody lubelskiego, dyplom uznania z laudacją następującą. Dla pana Roberta Grudnia, dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Organowego Lublin Czuby, za ogromny wkład w rozwój polskiej kultury muzycznej, upowszechnianie muzyki organowej i podejmowanie działań na rzecz ratowania zabytkowych organów w Polsce. Przygotowanie wielu prestiżowych koncertów, spektakli i festiwali muzycznych. Organizowanie licznych wydarzeń kulturalnych, patriotycznych i społecznych z życzeniami wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów oraz niegasnącej pasji i miłości do muzyki. Wojewoda lubelski, Lech Sprawka. Czterech wartości, które wymieniłem również modlitwę, dar modlitwy oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka słabszego. I jesteśmy w okresie takiego okienka covidowego, aczkolwiek ostatnie informacje wskazują, że jednak chyba sytuacja covidowa do nas wróci. I to pewnie niedługo. Niemniej jednak jestem w trakcie honorowania zarówno instytucji, jak i osób, które włączyły się w akcję walki z koronawirusem od marca, a tak naprawdę od lutego 2020 roku. I w tym kręgu instytucji, ale również osób są osoby związane z waszą parafią, ale również ze Stowarzyszeniem Misericordia, które od początku pandemii włączyło się w pomoc podmiotom leczniczym. I co ciekawsze, wspominałem o tej wrażliwości członków stowarzyszenia niosących pomoc chorym, ale okazało się, że to nie tylko ci, którzy niosą pomoc chorym, ale ci chorzy też niosą pomoc innym chorym. I za to wspaniały dar serca chciałbym Stowarzyszeniu Misericordia bardzo serdecznie podziękować i takim materialnym dowodem tej wdzięczności jest statuetka z słowami, z podziękowaniami i wyrazami uznania za czynne zaangażowanie w walkę z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w województwie lubelskim. Lech Sprawka, charytatywne stowarzyszenie niesienie pomocy chorym Misericordia. Również dla osób, stąd też dwa dyplomy uznania. Pierwszy dyplom uznania dla księdza prałata doktora Tadeusza Pajurka, prezesa charytatywnego stowarzyszenia niesienia pomocy chorym Misericordia za czynne zaangażowanie w walkę z pandemią wirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa lubelskiego. Świadectwo odpowiedzialności za zdrowie i życie drugiego człowieka. Skuteczność i profesjonalizm podejmowanych działań. Stałą gotowość do współpracy z różnymi podmiotami oraz życzliwe wsparcie inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych na rzecz mieszkańców regionu przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie. Z życzeniami sukcesów i wszelkiej pomyślności w dalszej pracy. Dyplom uznania dla pana Arkadiusza Sadowskiego, dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej Misericordia, za, i nie będę powtarzał, jest identyczna laudacja, jak przed chwilą przedstawiona przy wręczaniu dyplomu uznania dla pana prezesa. Bardzo proszę o przekazanie tego dyplomu dla pana dyrektora, ale tak naprawdę
To jest dyplom uznania dla wszystkich osób zaangażowanych w funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej Misericordia. Chcę powiedzieć tylko, że wydaliśmy 5200 obiadów, znaleźliśmy sponsorów i obiady dostarczyliśmy do wszystkich izb przyjęć przez 2,5 miesiąca i wszystkich stacji pogotowia. 2,5 miesiąca, 5200 obiadów Misericordia znalazła sponsorów, między innymi ojciec koszarny Józef, jego członkowie wspólnoty modlitewnej przysłali pieniądze, a myśmy przygotowali posiłki. Kochani moi, teraz udzielę błogosławieństwa i zaczniemy koncert. Dziękuję serdecznie księdzu biskupowi, dziękuję panu wojewodzie, dziękuję wszystkim, przepraszamy, ale chciałem, żeby to w uroczystej tej naszej atmosferze podziękować za 25 lat. Tutaj prosimy, aby uklęknęli nasi jubilaci, Kasia i Andrzej, które szczególnie obejmiemy błogosławieństwem. Zapraszamy was tu do ołtarza. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, ksiądz biskup teraz przekaże ikonę dla naszych jubilatów za to, że tworzyli wspólnotę z nami modlitewną i to dzieło już jest w większości ukończone. Koncerty, tak jak i dzisiejszy, ale zawsze sobie daliśmy radę, bo przecież pamiętamy, kiedy były poznańskie słowiki, ponad 50 osób. Raz było tak, że było ciężko z hotelem, więc mieszkańcy, znaczy parafianie wzięli, prawda, poznańskie słowiki właśnie, czyli dzieciaki wzięli do swoich mieszkań, do domów. Profesor Stuliwiarz tylko spał na plebanii. Także tutaj zawsze parafia żywo reagowała i to, co jego ekscelencja właśnie ksiądz biskup powiedział, że jest to miejsce no, szczególnej właśnie uwagi, jeśli chodzi o kulturę. A takim naszym przewodnikiem jest Jan Paweł II. To jest bardzo ważne. My sięgamy do dziedzictwa Jana Pawła II. Jan Paweł II tu był 9 czerwca 1987 roku. Ważne to jest, że był człowiekiem też kultury. Jan Paweł II mówił, że naród bez kultury nie przetrwa. Czyli jeżeli nie mamy swojej kultury, nie jesteśmy zakorzenieni, nie dbamy o swoją kulturę. Wiara również jest naszą kulturą, jest naszą tożsamością. Podobnie mówił prymas Wyszyński. Zawsze dbali o tą kulturę. A Jan Paweł II szczególnie, no bo wiemy wszyscy, że był poetą, był także aktorem. Jan Paweł II skierował także list, napisał list do artystów, gdzie w tym liście napisał, że Kościół potrzebuje sztuki. I artyści odpowiedzieli, to ksiądz Attila właśnie, też doktor, który tu się od małego wychowywał, dzisiaj jest wybitnym dyrygentem, stworzył archidiecezjalny chór, prawda, chłopięcy, który też występuje tutaj podczas tych najważniejszych uroczystości, koncertów, występował także podczas festiwalu. Także ten nasz festiwal obok artystów uznanych, to co ekscelencja powiedział, znanych, to dajemy szansę też młodym artystom. Dzisiaj zobaczycie państwo, wystąpią za chwilę 22-latkowie, tak mniej więcej, prawda, młodzi ludzie, 2/3 to są, prawda, dziewczyny, kobiety, mężczyzn jest mało, bo są na wojnie. W większości tych właśnie dzieci, tak można powiedzieć, chociaż to jest młodzież, już dorosła, studenci, rodzice ich, znaczy ojcowie są na wojnie. Niektórzy stracili domy, pochodzą z Mariupola, nie mają już domu, prawda, rodzina gdzieś po świecie. I taki pomysł powstał właśnie od wielu lat na Ukrainie. Powstała orkiestra, Słobożańska Orkiestra Symfoniczna, właśnie młodzieżowa, akademicka, czyli profesjonalna, która skupia najwybitniejszych artystów z całej Ukrainy. Także są tutaj i
i z Krymu, i z Charkowa, i z Kijowa artyści. Żeby w takiej orkiestrze grać, trzeba przejść konkurs, prawda, mieć wygranych także kilka różnych konkursów, prawda, w swojej dyscyplinie. Także zobaczymy za chwilę, no, ten żar po prostu, w sensie młodego człowieka, który no, chce grać, chce koncertować. Mimo tej wojny, to oni mówią, że no, oni mają taką broń po prostu, że chcą, chcą mówić o Ukrainie, chcą mówić o tym, co się dzieje, ale chcą też pokazać Ukrainę, pokazać ukraińską kulturę, podziękować też narodowi polskiemu, że jesteśmy razem z Ukraińcami, że wiemy o tym, prawda, że nie ma przyzwolenia na wojnę po prostu, że to są nasi bracia wierze, że to są nasi sąsiedzi. Także to wszystko też w tym roku będzie w ramach festiwalu. Festiwal miał być poświęcony, miał być rokiem romantyzmu polskiego i będzie 2020 rok, ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, ale dodaliśmy jeszcze jeden temat w festiwalu, Podaj rękę Ukrainie. Tak mniej więcej pół na pół będzie festiwal kultury ukraińskiej, kultury polskiej. Zobaczcie Państwo, jak to się pięknie uzupełnia, jak te narody, nawet w romantyzmie, prawda, też tam były te marzenia takie, jakie miał Adam Mickiewicz, jakie miał Juliusz Słowacki. Oni też mieli. Im się oczywiście nie udało, prawda. My wcześniej tą wolność odzyskaliśmy ponad 100 lat temu. Ale nawet Taras Szewczenko, prawda, inspirował się Adamem Mickiewiczem, jeździł do Wilna, podglądał go, podsłuchiwał, prawda, co on pisze w tych słowach, o czym marzy. To też jest festiwal, też jest taką inspiracją. Jestem troszkę mądry, bo troszkę poczytałem, ale też my co roku tu z księdzem Tadeuszem wybieramy temat z reguły, który obowiązuje w Kościele, prawda, albo w państwie. W tym roku mamy rok romantyzmu polskiego. Wiemy wszyscy, że ci romantycy opierali wszystko poprzez swoją wiarę, ukochani ojczyzny. To wszystko w tych strofach można znaleźć, choćby w panu Tadeusza Adama Mickiewicza, prawda, było cymbalistów wielu, ale żaden nie śmiał zagrać przy Jankielu, czyli Jankiel to będzie dzisiaj Georgi Agratina, który rzucił rękawicę właśnie Jankielowi. Wybitny wirtuos, jeden z największych na świecie muzyków, który od 25 lat przyjeżdża tutaj na czuby i koncertuje, jest ulubieńcem publiczności, zachwyca nas wszystkich. Prawda, ale te strofy Adama Mickiewicza, prawda, Litwo ojczyzna moja, prawda, czy prawda, o tej bramie. Także ta modlitwa zawsze w tej nadziei właśnie była bardzo istotna, kiedy nie mieliśmy ojczyzny, to w domach modlono się. I bardzo często najeźdźcy się dziwili po prostu, że my znamy język polski, ale okazuje się, że nasze babcie, nasi starsi rodzice, prawda, modlili się po polsku, prawda, że w domach język polski był kultywowany, prawda, i stąd też no, łatwiej było też odzyskać. Marszałek Piłsudski kiedyś powiedział, prawda, ponad 100 lat temu, mamy kulturę, mamy naród, stworzymy państwo. Nie da się stworzyć państwa w sposób naturalny, jeśli nie mamy kultury, prawda, nie mamy swojej wiary, prawda, i nie mamy narodu. Rozpoczniemy koncert, troszkę taki długi wstęp, ale chodzi też o tą część taką właśnie tutaj organizacyjną. Także Jego Ekscelencji bardzo dziękuję też za wręczenie albumu. Jest też jako wykonawca w 2013 roku, brał udział w naszym festiwalu, wtedy też była Alicja Węgorzewska, był chór Jana Pawła II z ulicy Elsnera, zespołu szkół Jana Pawła II i wtedy tematem było trzech papieży, Jan Paweł II, Benedykt XVI i papież Franciszek. No i wtedy daliśmy oczywiście, jako organizatorzy, ustaliśmy, że po 10 minut dla każdego papieża. No i wszyscy się dziwili, że sobie Ekscelencja tak świetnie poradził, no bo jak można w 10 minut porównać, prawda, porównać może nie, ale w sensie pokazać to, co jest bardzo ważne i to, co też poprzez kulturę mogą w naszym Kościele tutaj przemówić. Zaczniemy od naszego gościa, to będzie z Ukrainy, Olcha Hryctak. Chodź, Ola. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej jest muzykiem, śpiewa ze swoją koleżanką, prawda, Haliną, też z Ukrainy. Otwiera piknik właśnie Świętej Rodziny tutaj w wąwozie Jana Pawła II. No i bawili nas ponad godzinę, także piknik był bardzo udany. Około 4-5 tysięcy osób, prawda, było na całym tym pikniku. Wspaniałe jedzenie, zabawa, całe rodziny, dzieci, dorośli. I Ola właśnie, Ola i Halina otwierały ten piknik właśnie w geście właśnie Podaj rękę Ukrainie. Zaśpiewa dla nas na początku a capella pieśń grekokatolicką i to będzie pieśń Maryjna, tak? Modlitwa do Matki Bożej. Posłuchajmy, grekokatolicka pieśń Olcha Hryctak.
Раз зайшов я в храм старенький, ікону там побачив. На іконі Божа мати, на руках з малим дитятком. Радуйся, Маріє, я перед тобою. Радуйся, Маріє, Господь з тобою. Радуйся, Маріє, я перед тобою. Ти благословена, будь завжди зі мною. Тихо-тихо в церкві чути, як молитву хтось шепоче. Серце сповнюється миром, тільки Бог щиро хоче. Радуйся, Маріє, я перед тобою. Радуйся, Маріє, Господь з тобою. Радуйся, Маріє, я перед тобою. Ти благословена, будь завжди зі мною. Радуйся, Маріє. Chwilę gości z Charkowa, czyli Słobożeńska Orkiestra Symfoniczna, Akademicka Orkiestra Symfoniczna, Witalii Laszko, dyrygent i oczywiście solista Georgia Gratina, cymbały koncertowe, Fletnia Pana i Robert Ludzień, organy. Na początku posłuchamy Jerzego Fryderyka Händla. Będą to fanfary w wykonaniu zespołu instrumentów dętych Orkiestry Symfonicznej z Charkowa. Zapraszamy serdecznie. Polski akcent i polonez.
Wojciech Kilar. Posłuchajmy Georgia Gratina i Robert Grudzień w duecie. Georgia Gratina na cymbałach solo. Było cymbalistów wielu.
Georgia Gratina i polonez Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. A za chwilę nasi goście z Charkowa, Słobożańska Młodzieżowa Akademicka Orkiestra Symfoniczna Charków na Ukrainie. Witalij Laszko to dyrygent. Młodzież wygrała też wiele konkursów. Kilka lat temu należeli do czołowych zespołów europejskich. Za chwilę zresztą Państwo się przekonacie o kunszcie wykonawczym, muzycy. Tak jak wspominałem, to są wszystko konkursowicze, laureaci konkursów. Aby grać w tej najlepszej orkiestrze symfonicznej na Ukrainie, trzeba też właśnie zdać specjalnie egzamin. Dzisiejszy program jest tak dostosowany, że artyści przywieźli swoje utwory specjalnie opracowane, także ukraińskich kompozytorów, ale również usłyszymy jeszcze i fletnie pana, i organy, także z muzykami z Charkowa. Próby oczywiście odpowiednie w akustyce, prawda, wyważenie organów orkiestry symfonicznej. Mam nadzieję, że to wszystko uda się w interpretacji podczas koncertu. Za chwilę zaprosimy muzyków. Muzycy grają repertuar od muzyki barokowej do muzyki współczesnej, szczególnie w tym okresie właśnie wojny na Ukrainie. Chcą zaprezentować właśnie ukraińską muzykę, także w koncercie wysłuchamy jeszcze najwybitniejszych kompozytorów, także twórców muzyki ukraińskiej. A za chwilę Wolfgang Amadeusz Mozart, Eine kleine Nachtmusik, pierwsza część, i później Jan Sebastian Bach, arie na strunie G. Dyryguje zespołem Witalij Laszko. Zapraszamy serdecznie.
Thank you.
aria na strunie G, tak popularnie nazywana, w każdym razie aria z trzeciej suity D-dur Jana Sebastiana Bacha. Teraz z tej samej suity posłuchamy część Badinerii, graną oczywiście przez solistkę Anastazja Kosiuk-Flet z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej z Charkowa pod dyrekcją Witalija Laszko. Posłuchajmy. Solo na flecie wykonała Anastazja Kosiuk. Posłuchajmy dalej. Tommaso Albinoni, Adagio G-moll. Utwór dość trudny w wykonaniu orkiestry solisty będących przy ołtarzu i w odległości 30-40 metrów przy organach, ale próby, pewien kompromis spowodował, że da się razem zagrać, o czym Państwo się za chwilę przekonacie. Tommaso Albinoni, Adagio G-moll napisał na organy Stowarzyszenia Orkiestry. My wykonamy w transkrypcji na fletnię pana, orkiestrę słowożeńską i organy. Organy Robert Guzin, dyrygent Witalij Laszko. Posłuchajmy. Tommaso Albinoni, Adagio G-moll.
Georgia Gratina. Muszę Państwu powiedzieć, że to jest taki cud też. Można powiedzieć, że Georgia Gratina dzisiaj jest tutaj w Kijowie, że jest Słobożańska Orkiestra. Dlatego, że najpierw chciałem zaprosić Georgia Gratinę, bo nie był, pandemia, koronawirus, prawda. Dzwoniłem do niego i słuchaj, nie chciałbym wyjeżdżać z Kijowa, ta sytuacja jest taka, mam rodzinę, niebezpieczna. Zastanawiał się, ale za chwilę dostaliśmy informację, później o tym opowiem szczegółowo już bardziej, że może zagrać u nas Orkiestra Symfoniczna z Charkowa. No i oczywiście zaprosiłem orkiestrę, zadzwonił Georgia Gratina, że chciałby też przyjechać. Nie, okazuje się, że Ukraińcy, prawda, spotkali się tutaj razem, wspaniali muzycy u nas w Lublinie na Czubach, w Sanktuarium Świętej Rodziny. A teraz dla Państwa zagrają coś szczególnego. Coś, co jest właśnie najbardziej kojarzone jako melodia, jako hymn od 24 lutego, nie tylko na Ukrainie, ale na całym świecie. Melodia Skoryka, Mirosław Skoryk, najwybitniejszy kompozytor ukraiński muzyki filmowej, znany na całym świecie. I ta jego właśnie melodia była grana od samego początku, jako właśnie hymn, taki nieoficjalny hymn właśnie tej sytuacji, która dzieje się dzisiaj na Ukrainie. Posłuchajmy. Melodia Skoryka wykonują dla nas muzycy z Charkowa.
za chwilę usłyszymy. Kompozycję węgierskiego kompozytora Bela Kovács, który napisał utwór pamięci Jana Sebastiana Bacha. Solistą będzie klarnecista Władysław Petryk. Posłuchajmy. Wystąpił Władysław Petryk grający na klarnecie solo. A za chwilę niezwykle ciekawa suita angielskiego kompozytora, który był nauczycielem w szkole świętego Pawła w Londynie. I dla tej szkoły dziewczęcej, do której chodziły właśnie dziewczyny, pisał muzykę.
Nazywali go tam mistrzem muzyki. Bardzo często podczas uroczystości w szkole wykonywano jego utwory, stąd też nazwa kompozycji od szkoły świętego Pawła w Londynie. Suita w tonacji C-dur. Posłuchajmy muzyków z Charkowa.
Jeszcze zostało nam do końca kilka miniatur, to już będą krótkie formy, ale takie, które zostały specjalnie przygotowane. Za chwilę Doloroza pamięci Zygmunta Grudnia, mojego ojca. W 2001 roku Jerzy Maksymiuk, tutaj właśnie w Kościele Świętej Rodziny, dyrygował orkiestrą symfoniczną, też nie przypadek, właśnie z Lwowa, Filharmonii Lwowskiej. I wtedy ksiądz Ryszard Jurak powiedział, że będzie msza za mojego ojca w rocznicę śmierci, i Jerzy na to, Maksymiuk, mistrz, który dyrygował orkiestrą, to ja napiszę utwór. I tak powstała właśnie Doloroza i po 20 latach jest okazja, żeby ją wykonać ponownie. Posłuchajmy. Muzycy Akademickiej Orkiestry Symfonicznej z Charkowa, dyrygent Witali Laszko, Robert Guzin przy organach. Doloroza. Thank you.
Ukraina, chcę nam powiedzieć, że ma swoją kulturę, ma swój język, ma swoją wiarę, ma swoje państwo. Poprzez ten koncert. Koncert pod tytułem Podaj rękę Ukrainie. Teraz zagrają dla nas krótki, czterominutowy utwór Mirosława Skoryka. Mirosława Skoryka, ulubionego kompozytora dzisiaj nie tylko na Ukrainie. A będzie to taniec hiszpański. Posłuchajmy. I ostatnie utwory, ostatni blok Georgia Gratina. Wszyscy razem już soliści, orkiestra, organy wykonamy dla państwa Franciszka Schuberta. Później to będzie
suita Georgia Gratini z popularnym Skowronkiem i Czardasz Montiego. I tym Czardaszem właśnie zakończymy nasze muzyczne spotkanie. A teraz za chwilę Franciszek Schubert, czyli Ave Maria, pozdrowienie Maryjne. Olcha Chrystak, Ukrainka, na początku koncertu rozpoczęła modlitwą właśnie, pieśnią do Matki Bożej, pieśnią grekokatolicką. My zagramy Franciszka Schuberta, pozdrowienie Maryjne, na fletnie Pana, organy i orkiestrę symfoniczną. Jan Paweł II na Ukrainie 20 lat temu, w 2001 roku we Lwowie powiedział: dekalog jest jak kompas na wzburzonym morzu. Tylko dekalog może być dla nas drogowskazem. Mobilizował także wtedy Ukraińców. Widzimy dzisiaj w tym trudnym czasie, że wiara jest także silna, jeśli chodzi właśnie o Ukrainę. Wszędzie, gdzie jeździmy z artystami z Ukrainy, zawsze przed każdym koncertem, spotkaniem modlą się. Są to z reguły prawosławni, grekokatolicy. Często jesteśmy w kościołach katolickich, na mszach świętych, na wspólnych koncertach. Niech Matka Boża ma w opiece cały świat, niech ma w opiece Ukrainę. Franciszek Schubert, pozdrowienie Maryjne.
jeszcze dwie kompozycje w oficjalnej części koncertu. Za chwilę suita rumuńska Gorgia Gratina opracował Pieśń Pasterza. Znana nam kompozycja, wykonywana, to jest ulubiona naszego solisty. Pasterz wypasający gdzieś wysoko owce, gra na fujarce. Ten sygnał właśnie z instrumentu pasterskiego daje też znać właśnie, w którym miejscu jest bezpiecznie. I Gorgi skomponował taką właśnie kompozycję. Krzysztof Kolberger wiele lat temu, to znaczy dokładnie w 2003 roku, kiedy nagrał tryptyk rzymski Jana Pawła II, był także z tym tryptykiem, recytując tutaj w naszym kościele, poprosił, aby na tej płycie znalazła się właśnie ta muzyka. Muzyka, która otaczający świat właśnie pokazuje właśnie poprzez dźwięki tą interpretację, szum wiatru, śpiew ptaków. I zostały nam jeszcze dwie kompozycje w oficjalnej części koncertu. Za chwilę suita rumuńska Gorgia Gratina opracował Pieśń Pasterza. Znana nam kompozycja, wykonywana, to jest ulubiona naszego solisty. Pasterz wypasający gdzieś wysoko owce, gra na fujarce. Ten sygnał właśnie z instrumentu pasterskiego daje też znać właśnie, w którym miejscu jest bezpiecznie. I Gorgi skomponował taką właśnie kompozycję. Krzysztof Kolberger wiele lat temu, to znaczy dokładnie w 2003 roku, kiedy nagrał tryptyk rzymski Jana Pawła II, był także z tym tryptykiem, recytując tutaj w naszym kościele, poprosił, aby na tej płycie znalazła się właśnie ta muzyka. Muzyka, która otaczający świat właśnie pokazuje właśnie poprzez dźwięki tą interpretację, szum wiatru, śpiew ptaków. I ta płyta, tryptyk rzymski właśnie z naszą muzyką, recytacją Krzysztofa Kolbergera, została sprezentowana także Janowi Pawłowi II 26 października 2003 roku w 25. rocznicę pontyfikatu dzisiaj świętego Jana Pawła II. Posłuchajmy. Gorgia Gratina, Robert Grudzień. Thank you.
naszym ostatnim utworem, można powiedzieć, że miniatura, bardzo popularny, węgierski, to będzie kompozytor, także tutaj Attila jest dzisiaj, ksiądz Attila z nami, także ukłon jego, bo jest pochodzenia także Węgrem. Wszyscy muzycy oczywiście zagrają razem. Cieszymy się, że Gheorghe Agratina jest w bardzo dobrej formie, że przyjechał, że są także muzycy z Ukrainy. Za chwilę godzina 21, także będzie krótka też modlitwa, apel jasnogórski po wykonaniu oczywiście i zakończeniu koncertu. Ja bardzo serdecznie chciałbym podziękować też za obecność ksiądz biskup Mieczysław Cisło, też za 25 lat współpracy podczas festiwali. Prawda, też ksiądz biskup brał udział w naszym festiwalu jako wykonawca, jako prelegent, ale wielokrotnie uczestniczył w koncertach, także cieszę się też za to dobre słowo i wielu organizatorów, wielu darczyńców, ludzi dobrej woli, którzy nam pomagali. Oczywiście ksiądz Tadeusz Pajurek, proboszcz, kustosz ustanowionego Sanktuarium Świętej Rodziny, który to dzieło kontynuuje, także miejmy nadzieję, że będziemy właśnie rozwijać i zapraszać wybitnych artystów także właśnie z zagranicy, z Ukrainy. Album oczywiście będzie dostępny za kilka dni także w witrynie księgarskiej. Jest tam dużo zdjęć, prawda, no z 25 lat, czyli mam i Krzysztofa Kolbergera, i Krzysztofa Penderskiego, i Małgorzatę Walewską. Ale najlepiej oczywiście jest ten album, prawda, zdobyć, aby poczytać właśnie, jaka to była historia i jak wiele rzeczy różnych się działo. Chciałbym podziękować też instytucjom, które nam pomogły, aby ten festiwal i ten dzisiejszy koncert mógł zaistnieć. Koncert i cały festiwal zrealizowano przy pomocy finansowej województwa lubelskiego oraz projekt zrealizowany dzięki wsparciu miasta Lublin, miasto inspiracji. Bardzo serdecznie dziękujemy panu wojewodzie lubelskiemu, pan Lech Sprawka, za to wyróżnienie. Współpraca pana marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz oczywiście metropolity lubelskiego, który patronuje, arcybiskup Stanisław Budzik patronuje naszym tym działaniom, tym wydarzeniom kulturalnym jak festiwal. No i szczególne dzisiaj podziękowania też dla prezydenta miasta Lublin Krzysztofa Żuka za współpracę właśnie przy dzisiejszym koncercie. I z Wydziału Kultury jest także pani Jarosława Szewczyk, która szczególnie nam pomogła, aby mogło dojść do skutku, prawda, zaproszenie właśnie Akademickiej Orkiestry Młodzieżowej Symfonicznej Słobożańskiej z Karchowa. Wybitnych artystów, dla nas to wielkie wyróżnienie, że jesteście z nami, będziemy wspierać także Ukrainę. Wychodząc z kościoła, możemy podać wszyscy rękę Ukrainie. Artyści, prawda, zbierają do puszek, także jeśli państwo będą mogli wesprzeć także właśnie armię, wesprzeć w ogóle Ukrainę w tych ciężkich czasach, to taki jest też cel właśnie tych koncertów z udziałem ukraińskich artystów. Także puszki właśnie, które wychodząc właśnie z głównego kościoła, będzie można taką cegiełkę złożyć. Serdecznie wszystkim dziękujemy. Zapraszamy na kolejny koncert za tydzień. Modlitwa o pokój w Ukrainie na świecie. Maciej Miecznikowski przyjedzie do nas, wybitny bard, wybitny śpiewak, i przywiezie modlitwy. Różne modlitwy o kurzawy, prawda, nawiążę także do modlitwy Jana Pawła II o pokój na świecie. Także warto przyjść i posłuchać popularnego artysty, ale właśnie w kościele, kiedy ta modlitwa właśnie dla artysty będzie najważniejsza w czasach, kiedy właśnie podajemy rękę Ukrainie. Kończymy koncert. Bardzo serdecznie dziękuję, że państwo wytrwali. No, długi program, ale Gheorghe Agratina chciał zagrać kilka utworów, które specjalnie opracował, przygotował. Chcieliśmy także uhonorować gości. No trudno, żeby nie zagrały organy, ale dziękuję serdecznie, że jesteście, że festiwal trwa 26. I zapowiadam ostatni utwór. Vincenzo Monti, Czardasz, popularna kompozycja. W oryginale tak można powiedzieć, no bo jak Czardasza węgierskiego nie zagrać właśnie na cymbałach. Gheorghe Agratina, cymbalista z Ukrainy, profesor Akademii Muzycznej w Kijowie, Słobożańska Młodzieżowa Akademicka Orkiestra Symfoniczna z Charkowa. Nad całością czuwa maestro, dyrygent Witalii Laszko. Posłuchajmy. Thank you.
Prosimy o mały bis. Będzie Polka teraz, a Polka, no to jest Polka, prawda? Czyli pani po prostu. Polka kiedyś był taniec bardzo popularny w Polsce. Czeska Polka jest popularna. A zobaczmy, jaką Polkę nam zagra Georgia Gratina i z gośćmi z Charkowa.
maestro Georgia Gratina. To wielka uczta, że możemy dzisiaj, w środę, w szczególny Dzień Matki Bożej, tu w Sanktuarium Świętej Rodziny spotkać się, aby najpierw modlić się, a teraz przeżywać coś, co jest pięknem. A piękno jest po to, aby zachęcało do pracy. Praca, żeby się zmartwychwstało, żebyśmy byli lepsi. Niech ta muzyka zostanie w sercu. Na koniec chcę poprosić księdza biskupa Mieczysława, aby wręczył naszym gościom ikonę świętej rodziny. Na pamiątkę dla pana maestro dyrygenta i dla pana Agratiny. Niech zostaną. Przepraszam. A teraz prosimy księdza biskupa o udzielenie błogosławieństwa, a na zakończenie wszyscy zaśpiewamy apel jasnogórski. Za organami jest nasz rodak, pana Tilla Hont, ksiądza Tilla Honti, który będzie nam towarzyszył muzyką i śpiewem. Tutaj może. A więc teraz śpiewamy apel, a potem błogosławieństwo. Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam. Czuwam, Maryjo, Królowo Polski, Jan Paweł II powiedział, tam gdzie milkną słowa, przemawia muzyka. Dzisiaj przemawiała w szczególny sposób metafizyką dźwięków, instrumentów dętych, smyczkowych, cymbałów i lutni Pana, ale także organów naszych. Dziękujemy serdecznie wszystkim artystom, z Ukrainy i z Mołdawii, mistrzowi, za tę ucztę duchową dzisiaj. Ale dzisiaj muzyka też wybrzmiewała nutą solidarności z narodem ukraińskim, doświadczanym wielkim cierpieniem. Ale żeby z tego cierpienia rodziła się niepodległa dalej Ukraina i o to się modlimy. Dziękuję jeszcze raz serdecznie panu Robertowi Grudniowi za te wszystkie starania o formułę tych koncertów festiwalowych. A tutaj mamy przyszłość Ukrainy, bo to jest młodzież studencka, muzyczna. Także to jest przyszłość muzyki ukraińskiej. Zabierzcie, drodzy Ukraińcy, nasi bracia, nasze pozdrowienia dla waszego narodu z naszym życzeniem, żebyście byli wkrótce już całkowicie wolni, suwerenni i żeby dalej świat okazał wam solidarność, niosąc pomoc w odbudowie Ukrainy. Przyjmijmy teraz błogosławieństwo pasterskie. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. I jeszcze podziękowanie dla księdza prałata Tadeusza Pajurka, że też całym sercem jest oddany temu dziedzictwu, które przygotował i zostawił i przekazał mu ksiądz kanonik Ryszard Jurak.